Szanowni Państwo, 20 odbywa się seans, także ja pozwolę sobie powoli zmierzać ku podsumowaniu. Wszyscy, jak tutaj siedzimy, myślę, powiemy kilka słów podsumowujących. Zaczniemy od burmistrza Śmierczaka i przejdziemy w lewo. Rozpocznę od wyjaśnienia kilku kwestii, które zostały tutaj poruszone. Mianowicie od roku 2006 Jarociński Ośrodek Kultury składał wnioski do ministerstwa, do programów operacyjnych ministra kultury. Za każdym razem wnioski były odrzucane ze względów merytorycznych, nie formalnych, czyli komuś się formuła festiwalu Jarocińskiego nie podobała. Zaznaczam, że za każdym razem we wnioskach eksponowane było, że nie idą pieniądze z Ministerstwa Kultury czy publiczne pieniądze na koncerty gwiazd, tylko na promocję młodych zespołów. I za każdym razem przez te cztery edycje wnioski były odrzucane. Jeśli chodzi o relacje między miastem, JOK-iem a agencją GoAhead, ja z agencji GoAhead otrzymałem wszystkie umowy z wykonawcami zagranicznymi, które następnie były przepisywane na umowy między JOK-iem a agencją GoAhead ze względów czysto podatkowych. Kwoty się powielały. Agencja GoAhead w tym roku ustalonej prowizji, która była na starcie, nie otrzymała i zysku od czy partycypacji w zyskach również z oczywistych względów nie uzyskała. Odpowiadając panu Kierkowi Ścigaczowi, z którym mam poczucie dzisiaj bycia we wspólnym zbiorze pod klasyfikacji, której dokonał Walter Chłostowski, nazywając ostatni festiwal i ostatnie edycje tego festiwalu porażką czy też kryzysem. Odwołał się również do festiwalu, kiedy szefem był Kuba Wojewódzki, a z tego co pamiętam pan Hieronim Ścigacz i pan Piotrowicz również przy tym festiwalu. Dla mnie znakomite. To był jeden z pierwszych, gdzie w ogóle mogłem trochę od zaplecza obserwować, jak festiwal się odbywał. Zaliczył to również do tych, które przyczyniły się do upadku tego festiwalu. Także mam poczucie jakby więzi z tymi, którzy zdaniem Waltera Chłostowskiego położyli ten festiwal. Ubolewam nad tym, że poza uwagami kośnikiem pod adresem zespołu Animal Collective, no nie usłyszałem niczego, co wnosi coś konstruktywnego do tego festiwalu. Zespół Animal Collective, jeszcze wyjaśniając, kosztował mniej niż kilka zespołów polskich występujących na tegorocznym festiwalu. Myślę, że rzecz równie istotna, o której wspomniał Mariusz Kwaśniewski. On nie może zagrać zespołu Armia przed godziną 19. Myślę, że to jest dla mnie problem mediów publicznych w tym kraju i dopóki nie będę mógł wybrać, na które medium publiczne będę mógł płacić abonament, to nie będę tego abonamentu płacił, bo za to, co temu festiwalowi program Trzeci Polskiego Radia zrobił w ostatnich dwóch tygodniach przed festiwalem, no to nie należy się złotówka abonamentu i koło przyjaciół Trójki, które w ostatnim czasie ogłoszono. Na dwa tygodnie przed festiwalem Trójka przestała mówić o festiwalu jarocińskim ze względu bardzo prostego. Bajzlu wewnątrz redakcyjnego. O tym mieliśmy okazję rozmawiać z dziennikarzami Trójki, tylko że teraz właśnie otrzymuje abonament podobno na realizowanie swojej misji. Telewizja publiczna w ostatnich czterech latach, pokazując relacje z festiwalu, zazwyczaj rozpoczynała je od czego? Od zdjęć z ulicy Świętego Ducha, gdzie się rzucano kamieniami. Polska Agencja Prasowa, utrzymywana również z pieniędzy państwa, utrzymywana z pieniędzy z budżetu państwa, kończy przez ostatnie 5 lat swoją korespondencję z Jarocina. Jarociński festiwal reaktywowano w roku 2005 po długoletniej przerwie zakończonej burdą na ulicy Świętego Ducha. Jeśli mówimy o pieniądzach publicznych, które mają być wsparcie dla tego festiwalu, to również jest abonament telewizyjny, myślę, emisja mediów publicznych. Za chwilę tutaj będzie pokazywany film. Nie pamiętam tytułu, ale na pewno ma dofinansowanie z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, czyli pośrednio z Ministerstwa Kultury. Osób na tej sali być może będzie dwa razy tyle, ile w tej chwili, bo sukces komercyjny ten film osiąga, ale można zobaczyć, na co idą właśnie pieniądze publiczne w tym kraju, również pieniądze z Ministerstwa Kultury, bo ten film akurat
akurat jest dotowany z pieniędzy Ministerstwa Kultury. Dziękuję wszystkim za udział w tejże dyskusji. Ja powiem, że jestem głupszy niż 2 godziny wcześniej. Poza tym, że na pewno podejmiemy próbę zorganizowania małej sceny na Jarocińskim Amfiteatrze. Obawiam się tylko jednego. Co się stanie, jeśli po wykonaniu, po podjęciu tej decyzji, nawet wbrew stanowisku policji, przyjdzie młodym zespołom grać dla 50-100-osobowej publiczności. To będzie dużo bardziej przykry widok niż nawet na tej trawie przy polu namiotowym, bo miejsc siedzących na amfiteatrze jest około 3000, a mam nadzieję, że te przewidywania się nie spełnią. Dziękuję bardzo. Zwoimy to słowo, myślę, że trzeba zaryzykować i że jeśli możemy wyciągnąć jakieś wnioski z tej dyskusji, to na pewno takie, że trzeba zaryzykować z małą sceną w przyszłym roku w amfiteatrze dla młodych zespołów. Wyrażam tylko i wyłącznie swoją opinię w tym momencie, nawet kosztem jednego dnia festiwalu. Zrobić 2 dni w tym miejscu, gdzie to było w tym roku lub w innym, ale żeby był amfiteatr i żeby tam się coś działo. Tak odczytałem to, co usłyszałem z Państwa. Zaznaczam, że to jest tylko moja opinia. Nie znam po prostu kulis organizowania tego festiwalu i nie wiem, czy organizatorzy będą mieli takie możliwości. Gdyby to ode mnie zależało, to bym zaryzykował.